witam was wszystkich na moim nowym filmie. Dzisiaj jesteśmy nad Wisłą razem z kolegą Krzysiem, którego tutaj zaraz wam przedstawię. Powiem tak, nie pytajcie się, gdzie jestem. Zostałem wrzucony do bagażnika, przywieziony, wiem tylko, że jest to Wisła. Nawet gdybym wiedział, to wam nie powiem, bo mnie zabije kolega. Tam już krzywo na mnie patrzy. Pokażę wam, jak tutaj miejsce wygląda. Jak widać, minimalistycznie jak się da. Podpóreczka, wędka do góry, dzwoneczek i łapiemy. Jedna na grubo, druga na robaczki. Tutaj jest i kolega Krzysiek. Jestem ten morderca, co by mnie zabił. Zobaczymy, czy będzie miał za co. Piękny wschód słońca. Wcześniej mogliście zobaczyć pięknego pana Bobra, który nas przywitał nad wodą. Mam nadzieję, że to będzie dobry zwiastun. No i oczywiście, jak stoi człowiek przy wędce, to ryba już nie bierze. No, naturalna kolej rzeczy. Jeśli Krzysiek, nie wiem, może odpal szlugę, jeśli się, nie wiem, krzaczki. Mam drugą wędkę do wyczyszczenia. O! No i tak zwana lipa. Idziemy sobie, może się odobrazi i zacznie brać znowu. Co tu się stanęło? Widać, Krzysiu, trzeba było użyć twojego podbieraka. Proszę bardzo. Ładny okaz zdrowej, wiślanej certy. Wracam do wody. No i mamy pierwszą rybę u Krzysia. U. Już ci podaję podbierak. I cóż my tu mamy? Lesiu. No, dobre 30 cm będzie miał. Ładna sztuka. Płyń po mamę. No i jest kolejna sztuka u Krzysia. O, waleczny pan. Nie tak duży jak poprzedni. O, ale zawsze. Akurat się błyszczy w słońcu. No, do domciu. No, 3-2 dla Krzysia. Takie przedszkole to nie jest.
pewno większy niż na naszych jeziorkach okolicznych. I popłynął. To zaraz lecimy do Krzysia, bo też ma branie. Jest? No, Krzysiu jednak coś ma. Panie, pokaż tą żyletkę. Jak już nagrywam. Takich przez ostatnią godzinę to mieliśmy z 15, jak nie więcej. Chociaż to dopisuje. Stawia się. Czyli jest ładny. Się ubrudził. Mam nadzieję, że mi nie ucieknie. Pan śluzowaty. Coś takiego. Nie wiem, takie 25 maksymalnie. No okej, my już kończymy na dzisiaj. Obeszło się bez jakichś wielkich sukcesów czy medalowych okazów, ale ja ogólnie jestem zadowolony. Nie wiem, jak kolega Krzysiek tam się wypowie, może nie. Połapaliśmy parę ładnych leszczyków, jakieś certy się trafiły. Nie wiem, Krzysiek, dodasz coś od siebie? No. Dwa dni temu było o wiele, wiele lepiej, ale pogoda idzie na łeb na szyję, także zobaczymy następnym razem, jak nam się uda. Obyśmy się wstrzelili w lepszą pogodę. No to co, do zobaczenia, zostawcie suba, komentarz, łapka, na razie.